I to się stanie faktem. Panie i panowie, po raz pierwszy w historii Bielskiego Klubu rekord Bielsko-Biała ze złotym medalem z tytułem Mistrzyń Polski w sezonie 2022-2023. Historia pisze się na naszych oczach. Pierwszy tytuł mistrzowski dla rekordzistek i myślę, że z przebiegu całego turnieju zasłużony, z przebiegu całego sezonu również. Dla takich chwil jak ta warto pracować nie tylko cały sezon, lata całe. Gratuluję Mistrzostwa Polski. Bardzo dziękuję. No, to dla mnie taki moment mega szczęścia. Czuję się, jeśli miałbym dać definicję szczęścia, to tak się czuję szczęśliwy człowiek. Pracowałem na to bardzo długo, można powiedzieć, że od początku ten projekt kobiecego futsalu w rekordzie może nie jest mój, ale w jakimś tam dużym udziale moim. Odpowiadałem praktycznie za wiele rzeczy, które tutaj się działy i oprócz tego, że spoczywała na mnie duża presja, bo bardzo chcieliśmy wszyscy to osiągnąć, no to dodatkowo jeszcze teraz mogę mieć dużą satysfakcję z tego, że brałem tak czynny udział w tym. Co istotne, pik formy przyszedł w najwłaściwszym momencie. No myślę, że były finały, które graliśmy, mówię o Final Four, w których graliśmy lepiej, stricte futsalowo, natomiast no, ktoś kiedyś mądry powiedział, że finałów się nie gra, tylko się wygrywa i my dzisiaj zrobiliśmy wszystko, żeby wygrać. Najtrudniejszy moment całego sezonu ligowego 2022-2023? Myślę, że mimo wszystko ten mecz. Bo tu emocji było co niemiara i dziewczyny musiały się wykazać bardzo dużym charakterem, doświadczeniem, cierpliwością, żeby ten moment przełamać, żeby nie pozwolić rywalkom strzelić bramki na 2-2. No i żeby cały czas próbować forsować tempo. Kasiu, zaskoczona tytułem MVP Final Four w Bielsku-Białej? Trochę tak. Ja reaguję zawsze bardzo emocjonalnie, więc ciężko było powstrzymać łzy. A sam turniej, taki jakiego się spodziewałaś? Trudniejszy? Czy może przyszło lekko, łatwo i przyjemnie? Nie, raczej taki jakiego się spodziewałam. Gra do samego końca, koncentracja w obronie szczególnie i myślę, że to wygrało. Zespół? To jest to, co zapracowało przede wszystkim, kolektyw, nie jednostki. Tak, oczywiście szczególnie zmiany z ławki dużo nam dawały, kiedy już te osoby, które więcej grały, nie były w stanie dać więcej. Martyna, znakomite zawody w twoim wykonaniu i mówimy o finale tegorocznych zmagań Mistrzostwa Polski. Świetny mecz, tak w defensywie jak w ofensywie. Tak, to prawda, grało mi się bardzo dobrze, mimo kilku błędów, no ale te zawsze się zdarzają, więc jestem zadowolona z siebie i z drużyny oczywiście. Spodziewałaś się przed startem turnieju Final Four takiego obrotu spraw, że najpierw wygracie półfinał z Wierzbowianką, a potem przypieczętujecie mistrzostwem rywalizację ze Słomczanką? Bardzo w to wierzyłam, no i dążyliśmy całą drużyną do tego, więc tak, wierzyłam w nas i byłam pewna, że to osiągniemy, bo stać nas na dużo. Takiej samej wiary byłaś w trakcie ćwierćfinału z Nowym Świtem Górzno? No, tej wiary tam nam nie brakowało, bo walczyłyśmy do końca, ale było ciężko. To był akurat taki punkt, gdzie było dla nas, dla naszej całej drużyny naprawdę ciężko, ale dałyśmy radę, więc pokazałyśmy, na co nas stać. Pani kapitan, co się przyśniło w sobotnią noc przed finałem? Oczywiście, że Mistrzostwo Polski! Nawet śniło mi się, jak podnoszę już ten puchar razem ze swoją drużyną. Aha, a w trakcie sezonu jakieś sny prorocze? Nie, ale można powiedzieć, że manifestowałam od początku, mówiłam, że wygramy każdy mecz i tak było. Parę słów komentarza do zakończonych chwilę temu dosłownie zawodów finałowych ze Słomczanką. Twarde starcie, lepsza pierwsza połowa, trochę mniej jakości po przerwie. Myślę, że już w drugiej połowie brakło nam trochę siły, jednak wczorajszy mecz też nas dużo kosztował. Gra w ataku, którą my chcemy prowadzić tą grę, cały czas chcemy prowadzić tą grę, no jest naprawdę, wymaga naprawdę wielkiego wysiłku, co nas dużo bardzo kosztowało. Ale dysponowałyście pełną kadrą zawodniczą w przeciwieństwie do waszych rywalek, co wykorzystałyście w znakomitym stopniu. Oczywiście, że tak, każda z tych dziewczyn tutaj obecnych dała z siebie nawet więcej niż 100% i jestem z nich bardzo dumna i się cieszę. Bardzo się cieszę. Panie prezesie, Zwolna Beskidzkie Towarzystwo Sportowe Rekord zbliża się do roku, w którym obchodzić będzie jubileusz 30-lecia istnienia. A myślę, fajna uwertura, to co wydarzyło się w ten weekend przy startowej 13. Tak dokładnie, 30 lat.
niedługo wybija. Myślę, że zaczęliśmy już te uroczystości tym meczem. Jak było widać, było to po bardzo ciężkim boju, który mieliśmy w dzisiejszym meczu niesamowitą przewagę. Dobrze tak rozpocząć tą uwerturę, jak powiedziałeś, do obchodów 30-lecia. Prezesie, już tak kończąc naszą krótką rozmowę, podsumowującą udział Bielszczanek w tym sezonie w rozgrywkach Ekstraligi i futsalu kobiet, sportowa ocena, sportowy aspekt w wykonaniu rekordzistek na dystansie całego sezonu 2022-2023. No to bezwzględnie był najlepszy sezon w historii, jeśli chodzi o dziewczyny. No przypomnę, że wygrały rundę zasadniczą. Później emocjonujące mecze ćwierćfinałowe, które dosłownie w ostatniej chwili to były rywalki z Górzna, czyli z województwa kujawsko-pomorskiego. W ostatnich dosłownie sekundach dziewczyny zapewniły sobie możliwość grania w Final Four. To, że gdyby nie zagrały tutaj w tych meczach finałowych, no to byłoby skrzywdą dla nich. Zagrały, wyraźnie wygrały w półfinale. W finale no, była zdecydowana przewaga naszego zespołu, ale to, że się ma przewagę, szczególnie w piłce nożnej, jak również w futsalu, niekoniecznie przekłada się na wyraźne zwycięstwo. Jesteśmy w tej chwili jedyną drużyną w kraju, której prezes może powiedzieć, tak, mamy w swojej gablocie zarówno puchar za zdobycie Mistrzostwa Polski mężczyzn, jak i kobiet. Także to naprawdę napawa mnie dumą. Gratuluję całemu sztabowi trenerskiemu. Tu też jest to taka, tu może taka informacja dodatkowa, że to jest taka drużyna łącząca piłkę nożną i futsal i to powoduje, że dziewczyny naprawdę muszą bardzo, bardzo ciężko pracować i w duecie trenerskim i z piłki nożnej i z futsalu, no to całemu sztabowi z trenerem Samuelem Janią na czele, no składam serdeczne gratulacje. Sezon ligowy dobiegł końca, ale ligowy. Puchar Polski nadal się toczy. Nadal się toczy i to na pewno będzie miejsce, w którym grać będziemy składem, może nie zgoła innym, ale troszeczkę innym i zobaczymy, co nam to przyniesie. Puchar Polski to jest miejsce, w którym my chcemy dawać szansę wszystkim zawodniczkom, bo trzeba podkreślić, że oprócz tej czternastki, która tutaj była, na sukces, którym jest Mistrzostwo Polskie, pracowało zdecydowanie wiele więcej zawodniczek i nie tylko. Raz jeszcze gratulacje dla Ciebie, całego sztabu, a przede wszystkim zawodniczek. Dziękuję bardzo w imieniu swoim i drużyny. Ręce nie pucharu. Kapitan drużyny rekordu jest to biała!